Zbyszko B., pseudonim Makowiec, był legendą poznańskiego półświatka lat 80. i 90. Od cinkciarza stał się potężnym gangsterem, który zdominował lokalną przestępczość, wykorzystując swoją charyzmę i spryt. Jego osobę można śmiało przyrównać do serialowego Don Pietro, a jego rodzinę do rodziny Savastano z Gomory. Tak jak i on, tak cała jego rodzina była mocno zakorzeniona w poznańskim półświatku. Zbyszko B. urodził się w 1952 roku w miejscowości Osjaków. Ukończył szkołę zawodową o profilu ślusarz-spawacz. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że podejmował niejednokrotnie pracę w wyuczonym zawodzie, lecz fakt niskich zarobków sprawiał, że zainteresował się tym, co w czasach PRL dawało największy zysk, a mianowicie cinkciarstwem. Nie jest sprecyzowane, w którym roku trafił on do Poznania. Od drugiej połowy lat 70. Zbyszko B. miał trudnić się wymianą walut, nazywaną cinkciarstwem. To właśnie cinkciarze stanowili na tamte czasy jedyne punkty kantorowe. Interes przynosił ogromne zyski, a działający na zasadach spekulacji hochsztaplerzy bogacili się w ciężkich czasach PRL-u. Wtedy też przylgnął do niego pseudonim Makowiec. Tak nazywać go mieli wspólnicy w procederze. Pseudonim zawdzięczał ulicy, na której mieszkał, a mianowicie na Maków Polnych. Punktem, który należał tylko i wyłącznie do jego użytku, był Plac Wolności, tuż przed bankiem PKO. Gdy rozwijał swój interes w cinkciarstwie, stawał się jednym z najważniejszych hochsztaplerów w Poznaniu. To on miał być głównym cinkciarzem, jednocześnie stać się miał osobą, która zawsze posiadała dolary, tak zwanej rezerwie. Podczas handlu walutą poznać miał już wtedy Aleksandra Gawronika, który to również miał handlować walutą. Nie są to potwierdzone informacje, jednakże zgodnie z dostępną wiedzą, Aleksander Gawronik miał początkowo handlować walutą, później przyjaźnić się z Makowcem, a finalnie stać się decydentem w kwestii powstania oficjalnych kantorów, zakładając jako pierwszy oficjalny punkt ku końcowi ery PRL. Pod koniec lat 80., gdy zbliżał się upadek PRL-u, a nastać miały czasy kapitalizmu, Zbyszko B. przebranżowił się. Skupił wokół siebie grupę młodych, ambitnych ludzi z odpowiednimi zdolnościami i wyruszył do RFN. Tam miał rozpocząć proceder związany z kradzieżami samochodów. Za pomocą podstawionych osób, nazywanych pospolicie słupami, rejestrował je w Polsce na podrobionych dokumentach z przebitymi numerami VIN. Później upłynniał je na terenie Polski, jak i dalej na wschód. Interes się rozwijał, tak jak i jego osoba, w budującym się poznańskim półświatku. Jego dobra pasa została przerwana w 1991 roku. Wtedy też Makowiec trafił do aresztu, gdyż prokuratura i policja udowodniła mu udział w próbie legalizacji 68 pojazdów przemyconych prawdopodobnie z Niemiec. Wyszedł bardzo szybko i zniknął z radaru policyjnego. Do Polski powrócił w 1993 roku, gdy otrzymał list żelazny gwarantujący mu wolność w ramach odpowiadania w procesie z tzw. wolnej stopy. Makowiec więc mógł rozpocząć budowanie swojego imperium. Już na początku lat 90. wzorem z Warszawy w całej Polsce zaczęły budować się potężne struktury przestępcze,
które zalewały początkowo duże aglomeracje, a finalnie mniejsze miasta, jak i małe miasteczka czy wsie. Poznań pod tym względem był początkowo dość spokojny. Makowiec stanowił jedną z większych sił w Poznaniu. Drex czy Wester stanowili grupę młodych, gniewnych, którzy niczego się nie bali. Grupa piątkowska, liderowana przez braci Twardych, czyli Damiana i Arkadiusza Esz, zdominowała całą dzielnicę, jednocząc ze sobą młodych, jak i recydywistów. Na uboczu działał Tałaj, a także ceniony hodowca gołębi, Orzech. Początkowo każda z grup nie wchodziła ze sobą w konflikt, lecz to miało się niedługo zmienić. Za Makowcem od lat miała ciągnąć się legenda jego rzekomego udziału w porwaniu dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Dziennikarz był cenionym śledczym, który badał afery gospodarcze w ramach swoich felietonów w Gazecie Poznańskiej czy w Tygodniku Wprost lub Gazecie Wyborczej. Jego perfekcja i dociekliwość w rozwiązywaniu spraw budziła podziw z jednoczesnym zagrożeniem dla podejrzanych. Jedna z legend, która w późniejszym czasie miała być wypowiedziana szerzej w opinii publicznej, głosiła, że za sprawą uprowadzenia i finalnego prawdopodobnego zgładzenia odpowiadać miał ówczesny senator Aleksander Gawronik, a zlecenie miało trafić bezpośrednio do Makowca. Ta teoria, tudzież legenda, miała wyjść na światło dzienne później, lecz przez lata była jedynie historią zasłyszaną. Gdy Makowiec budował swoją pozycję w półświatku, nie znosił odmowy i uchodzić miał za osobę pamiętliwą co do sum pieniędzy, którym i operował. Bez znaczenia, czy to było 100 czy 100 tysięcy złotych, miał unikać salonów, a jedynie otaczać się tuzami miasta i wpływowymi biznesmenami, samemu pozując na takiego. Jednakże na jego drodze stanąć miała grupa piątkowska, liderowana przez kolektyw braci Damiana i Arkadiusza Esz, nazywanych Twardymi. Młodzi, ambitni gangsterzy, którzy po dominacji Piątkowa zmierzali do przejęcia całego miasta. Brutalnie wymuszali haracze, wchodzić mieli w lukratywny biznes narkotykami. Na ich drodze stanęła grupa Makowca nazywana byłymi cinkciarzami. Była wiosna 1994 roku. Damian Esz, pseudonim Twardy, zaparkował swój luksusowy samochód na jednej z ratajskich ulic. Wtedy też na tej samej ulicy pojawić się miał Makowiec ze swoimi 8 kompanami. Nie widząc oponenta, zniszczyli mu jedynie pojazd, prawdopodobnie również podpalając go. Mimo iż policja aresztowała go, alibi dał mu sam senator Gawronik, mówiąc, że w tym czasie Zbyszko B miał znajdować się w jego biurze, a panowie mieli rozmawiać o sytuacji, w której Makowiec otrzymał od państwa list żelazny. Mniejsze tarcia przerodziły się w otwartą wojnę, której finałem było prawdopodobne porwanie i zgładzenie Damiana Esz w 1995 roku. Jego ciała do dnia dzisiejszego nie odnaleziono, a prawdopodobni sprawcy lub motyw do dnia dzisiejszego nie jest znany. Gdy Makowiec stał się bardzo znany i majętny, wtedy też jedna z osób z tak zwanego młodego miasta postanowiła zarobić na jego największej słabości – dzieciach. Makowiec i jego żona Iwona posiadali dwóch synów – starszego Marcina i młodszego Macieja. Jarosław Esz, pseudonim Święty, lider jednego z nowo powstałych gangów skupiających młode osoby, postanowił porwać młodszego z synów Makowca, Macieja. 13 października 1995 roku porywa go z okolicy szkoły. Nieudolność bandytów została szybko wykorzystana, gdyż po niedługim czasie Maciej, wykorzystując ich nieuwagę, ucieka z jadącego pojazdu. Jednocześnie szybko dociera do ojca i wskazuje, kto stoi za jego porwaniem. Wtedy też Makowiec, robiąc już interesy na skalę całej Polski, postanawia się zemścić. Wynajmuje Alberta Kiełczyńskiego, pseudonim Izraelczyk,
dawnego żołnierza sił izraelskich, do zgładzenia winnego. Panowie poznali się w okolicach 1994 roku, gdy Makowiec odbywał wyrok, a Albert Kiełczyński był zatrzymany do sprawy warszawskiej. 18 grudnia 1995 roku w poznańskiej kawiarni Café Głos, będącej popularnym miejscem, dochodzi do spotkania. Izraelczyk miał umówić się tam ze Świętym na spotkanie dotyczące handlu kradzionymi samochodami. Gdy do lokalu wszedł Marek Rzet, człowiek łudząco podobny do Świętego, Izraelczyk bez chwili namysłu podszedł do niego i oddał w jego kierunku strzał w głowę, szyję i twarz, dodając wcześniej: cześć, dopadłem cię. Po czasie okazało się jednak, że nie był to właśnie Święty, lecz niewinna osoba. Tym samym Makowiec nie dokonał swojej wendetty. Po sytuacji w Café Głos i aresztowaniu na miejscu Izraelczyka doszło do przełomu. Ten już od początku obciążył Makowca, zeznając, że to właśnie Zbyszko B. zlecił mu zabójstwo Świętego, ale ten pomylił się, gdyż miał poważną wadę wzroku. To też pozwoliło prokuraturze na wydanie listu gończego. Aresztowano go, a w trakcie Izraelczyk zmieniał kilkukrotnie wersję wydarzeń. Finalnie pierwszy wyrok zapadł w 1997 roku. Makowca skazano na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny jednak uchylił wyrok, a w 1999 roku Makowiec został oficjalnie uniewinniony. Powiedział jedynie, że miał plany porwania Siwego, aby ten poczuł to samo co jego syn. Zeznania Izraelczyka finalnie brzmiały tak, że zabił on Marka Rzet, bo ten nie rozliczył się z nim w sprawie samochodów, a pomówił Zbyszko B., bo ten nie rozliczył się z nim w ramach sprzedaży 7 kg rtęci. Od momentu ponownego wznowienia śledztwa w roku 2000 Zbyszko B. odpowiadał z wolnej stopy. Sprawa zakończyła się w 2002 roku wyrokiem skazującym na 15 lat pozbawienia wolności. Wtedy też podczas przerwy w rozprawie Zbyszko B. zniknął i zaczął ukrywać się. Podejrzewano, że mógł być w Niemczech lub na Dominikanie. Po wydaniu listu gończego w tym samym roku na jego trop śledczy trafili dopiero w 2005 roku. Aresztowano go podczas spaceru na Starym Rynku w Toruniu. Nie spodziewał się on tego zatrzymania, a policjantom ciężko było go rozpoznać. Schedę po Makowcu przejąć mieli jego synowie oraz żona. Niczym włoska Camorra, rodzina B miała poszanowanie jak nie jeden potężny klan tejże organizacji. W roku 2012 Krzysztof W., pseudonim Kanada, gangster powiązany z grupą Makowca, rozpoczął współpracę ze śledczymi. Wskazał on wiele ukrytych faktów. Jednocześnie nakierować miał śledczych, że to były senator Aleksander Gawronik miał zlecić porwanie i zgładzenie dziennikarza Jarosława Ziętary, a Zbyszko B. miał być tego organizatorem. Dodatkowo zeznawać miał w sprawie młodego Makowca, czyli syna Zbyszko B. Dziś Makowiec jest już po 70. Ciążą na nim kolejne wyroki w ramach jego działalności z lat 90. Dodatkowo mierzyć się musi ze znanymi świadka koronnego. Jego sława i legenda w półświatku minęła, co też zakończyło pewną erę jego panowania.